To na koniec powinna być jakaś hopa. Uważam. Ja. Jupi. Ja. Prosto ta hopa jest. Pierwszy raz sobie ją właśnie teraz powolutku strzeliłem, ale następnym razem z chłopakami ogarniemy to z pełnej górki. Jeszcze raz tutaj w tą stronę. Hop. Oczywiście jak jeździcie tu, to patrzcie, czy nikt nie najeżdża. No dobra, sobie jeszcze trochę z większego najazdu, ponieważ jestem sam, to nie będę na pełnej mocy tego brał. Ciach. No niestety pedał mi się nie wpiął. Jeszcze raz. No. Kurde. Spada mi łańcuch. Muszę podregulować. Co jest? Dobra, jeszcze raz. No i cyk. Prościzna. Ale to się trzeba przyłamać właśnie. Tak jak ja dziś. Podjechałem do tego i poczułem, że mogę to przelecieć. Jeszcze no z racji małej prędkości lecę to na płaskim. Ląduję tam na tym wypłaszczeniu, a powinno się tą hopkę lądować już na kącie. Także nic strasznego. Dzisiaj mówię, sam jestem, ale czuję się fajnie na siłach. Bardzo fajnie mi się jeździ po dwutygodniowej przerwie. No spokojnie, spokojnie, to jest do skoczenia. W końcu się przełamałem. Jestem happy. Podobne hopki skaczę w bike parku, ale ta jest taka trochę przerażająca na początek z tego względu, że się widzi ten zjazd tutaj w dół. On wcale mały nie jest. No, także można i zawsze z asekuracją takie rzeczy. Ja to też skoczyłem dlatego, że tam widzę dwóch enduro się kręci, więc w razie jakbym rymsnął, to zawsze krzyknę. Dobra. Zobaczymy, co to jeszcze dzisiaj nagramy. Hej.